No chyba szykuje się kolejny porządny scenariusz. Tym razem podróże podniebne będą naprawdę długie. Ostatnio już były długie. Zbudujesz trasę do różnych części świata na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Scenariusz kontynenty. Witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry FlyCorp. Mamy przetrwać 60 minut. No mam nadzieję, że tym razem nie będziemy przegrywać aż tak dużo razy jak w ostatnim scenariuszu. No ale mamy lotnisko właśnie na różnych kontynentach. No ale tutaj za bardzo nie ma co kombinować. Musimy połączyć, także ten 4100 połączę póki nie ma jakichś eventów typu drogie te, nie wiem, drogie nowe linie, strajki i tak dalej. Przyspieszamy sobie czas i ja bym od razu, no bo co? Właśnie, potem będą strajki czy coś. Od razu ulepszę sobie te samolociki na fulla. Także wydałem wszystkie pieniądze i niech to jakoś porządnie lata. No bo jak inaczej. Lotniska też możemy sobie ulepszyć. W sumie niech będzie. O, fajnie, w Nowym Jorku. Także widzę, że też otwierają się takie rzeczy troszeczkę bliżej, na których będzie można jakoś regularnie zarabiać. Na razie no to właśnie, pieniędzy nie ma, bo te samoloty latają puste. Może ja przesadziłem troszeczkę? Może trochę, nie wiem. Teraz nawet nie ulepszę Nowego Jorku, jakbyśmy przegrywali, bo nawet stówki nie mamy. Serio. Słabo. Zobaczymy zaraz, co się stanie. Dolatuję ten do Waszyngtonu. Okej, i są pieniądze. Także łączę sobie Nowy Jork. To już musi zacząć działać. Waszyngton, właśnie. Waszyngton musimy powiększyć, bo to jednak teraz jest taki centralny punkt. Belo Horizonte. Połączymy sobie z Brazylią? Musimy troszeczkę poczekać, aż no ten Nowy Jork nam tu fajnie będzie, fajne zyski powinien przynosić, a docelowo na tych długich liniach trzeba by jednak mieć troszeczkę więcej tych samolocików. San Paulo, no czy ja wam to teraz połączę, to znaczy to z tym mogę połączyć, niech już coś się dzieje, ale samo takie połączenie, to jeszcze z tym musimy poczekać. Waszyngton jest prawie pełny. Nie chcę tych pieniędzy tak wydawać. Leci samolot, leci. Dobra, to on zaraz ich tutaj zabierze. Mam nadzieję, że da radę wszystkich zabrać. Okej, wleciał i wylatuje. Dobra. Musiałem, bo nie zabrał tylu ludzi. Już. Brazylię musimy... Muszę to z tym połączyć, naprawdę, bo tu muszą być loty między tym, żeby mogli w ogóle z Belo Horizonte wylecieć gdzieś na świat. Na razie to ten. Rio na razie nie będę podłączał. Okej, dobra, są pieniądze. Także Rio... A nie, i tak go nie podłączę. Widzę, że jeszcze Paryż nie daje rady. Musimy Paryż ulepszyć. Halo, bez tak... Nie, dobra. Restart. Inaczej. To trzeba inaczej rozegrać. To trzeba serio inaczej rozegrać. Nie kupować tych super szybkich samolotów na początku, bo to chyba nie jest potrzebne. To nie lepiej mieć dwa mniejsze samoloty? W sensie i tak coś szybszego chciałbym mieć, ale bez przesady. Na razie tego typu może samoloty. Na razie coś takiego. Okej, i ewentualnie jakieś drugie samoloty się dokupi, żeby dwa razy częściej to latało, ale tamto, no to się troszeczkę rozpędziłem, także na razie jest okej, bo mam 5000. To ja może od razu, w takim razie, skoro są pieniądze, to ja bym poulepszał te lotniska, od razu może, żeby mogły trzymać 300 osób, te główne lotniska, no bo tamte naokoło to jest mniej ważne, ale jednak tutaj te wszystkie punkciki, no to powinny mieć tego więcej. Filadelfię sobie oczywiście łączymy, tam właśnie może być troszeczkę mniejsza pojemność. Jak tamte moje samoloty, ten już do Paryża praktycznie dolatuje, także ja bym chciał kupić drugi samolocik w takim razie. Kupujemy drugi samolocik i zaraz go sobie powiększymy, tylko niech ten jeszcze tam doleci i jakoś zacznie już wracać, żeby one mniej więcej w podobnym miejscu były. I to jest samolocik wożący 100 osób. Tak, dobra. Belo Horizonte. Proszę bardzo. Proszę mi tu latać i widzę, że na tej linii też już byśmy mogli dokupić drugi samolot. Może się troszkę spóźniłem, ale powinno być dobrze. Okej, czyli wydaje mi się, że ten początek jednak troszeczkę lepiej tym razem wyszedł. Troszeczkę lepiej. Z Belo Horizonte dajecie radę? Dajecie radę. San Paulo, łączymy to z Belo czy z Brazylią? Mamy troszkę pieniędzy, to wolałbym jednak mieć to z Brazylią połączone. Niech już nie obciążają mi tego lotniska tu, żebym nie musiał go ulepszać, żebym tego samolociku nie musiał ulepszać. Niech już ta Brazylia będzie dużym lotniskiem i ewentualnie jakoś tam to będziemy upgrade'ować.
No działa, na razie to działa, na razie jest w miarę dobrze. Właśnie, takich lotnisk mi potrzeba. I Nowy Jork też łączymy z Waszyngtonem, nie obciążamy Filadelfii, tak samo jak tam na dole. Troszeczkę już ciemny ten samolocik leci, także jeszcze jeden samolot na tą linię bym poprosił. To nie są jakieś wielkie koszta tak naprawdę, takie ulepszenia samolociku, żeby 100 osób brał. A dzięki temu one potem regularnie będą latały. Okej, także ja może nawet jeszcze bym jakiś czwarty kupił, jeszcze Rio mamy. Rio też łączymy z Brazylią, tak. Nie chcę właśnie obciążać niepotrzebnie tych wszystkich lotnisk. Kupujemy czwarty samolocik na tą linię, proszę mi tu z Waszyngtonu wylecieć. Ile tu w ogóle osób tam czeka na dół? 74, 42, 14, to raczej da radę. W tym miejscu, tutaj, widzę, że jakiś pełny już troszeczkę leci. Dokupujemy w tym momencie jeszcze jeden samolot. Proszę mi tutaj stówkę brać. San Paulo widzę, że coś za bardzo nie daje rady. No, to jest troszkę dalej. Także na te dalsze trasy, w sumie tu wszędzie jest tak dalej, okej. Zróbmy tak i tutaj w takim razie też stówkę, no i żebyś szybciej latał. Salvador z Brazylią sobie łączymy, ulepszamy też ten samolocik, w takim razie lotniska na razie nie trzeba. Widzę, że te samoloty tutaj do Brazylii, no może poza tym jednym w miarę okej są. Cztery samoloty, myślę, że to i tak jest już wystarczająco. Nie kupowałbym raczej nowych, tylko jakby co, to jeszcze się któregoś ulepszy, ale to w razie jakiejś pilnej potrzeby. Z Waszyngtonu dopiero co wyleciał samolot, ale widzę, że te, które wylatują z Paryża są takie czerwone. To mi się nie podoba. Zaraz kupię tu jeszcze jeden samolot, w takim razie jak ten doleci do Paryża. W sumie, dobra, teraz kupuję jeszcze jeden samolot, on od razu wylatuje czerwony, no tylko, że on bierze tylko 20 osób i to jest niefajne. Strasznie dużo tam chce lecieć. Okej, weźmy tutaj, kupmy większy, żeby mogło troszeczkę więcej osób tam od razu na dół polecieć, dokładnie, od razu 300 osób z Waszyngtonu wyciągnął, ale widzę, że jeszcze kolejne osoby by chciały, także ten samolot, który dolatuje do Waszyngtonu, już bym sobie ulepszył i w sumie wszystkie na tej linii wcześniej, dobra, Paryża nie trzeba, i wszystkie na tej linii też bym sobie ulepszył, żeby mogły 300 osób już wozić, ciebie. Okej, także przepustowość powinna się troszeczkę zwiększyć. Chicago z Waszyngtonem, Filadelfia widzę, że coś za bardzo tutaj nie daje rady, już Filadelfia większe troszeczkę i w takim razie chcesz mieć większy samolocik. Tak samo do Nowego Jorku, stówkę i tutaj też stówkę, Waszyngton, okej, to jakoś działa. Samolocik dolatujący do Waszyngtonu dajmy na 300, wszystkie sobie ulepszymy na 300, bo z Paryża też dużo ludzi wylatuje, także niech te samoloty od razu jakoś więcej ich biorą. Patrzcie się, ich tutaj prawie 300 jest. No, czyli doleci i weźmie wszystkich, a zaraz jakiś kolejny przyleci. Brazylia, proszę bardzo, więcej miejsca w Brazylii. Tutaj mamy jeszcze kolejne miasto, które będzie trzeba podłączyć, a to niestety... To niestety troszeczkę kosztuje. Na razie to ja im tutaj dam po prostu lotnisko. Okej, dobra. To znaczy lotnisko powiększę, a teraz już robimy sobie linię. W Brazylii lotnisko, coś tak słabo. Gdzie tutaj? Do San Paulo strasznie dużo was chce latać. No to miejcie ten lokalny samolot większy. No, bez sensu. Tu powinniście szybciutko stąd uciekać. Z takich miejsc też w takim razie. Belo Horizonte daje radę, ale tutaj też 300 w takim razie niech lata na tej linii. I tam też coś większego na razie 100. Na nic więcej mnie nie stać, a nie chciałbym mieć za mało pieniędzy, bo coś będzie trzeba szybko ulepszać i będzie problem. Houston, nie będę z Waszyngtonem, przepraszam, to muszę z Atlantą połączyć, bo to już jest za daleko. Nie ma co aż tyle pieniędzy wydawać teraz. Rio jest prawie pełne, nie jest. Spokojnie, to sobie daje radę. Z Atlanty będzie trzeba niedługo coś zrobić. Kapsztad, ajajajajaj. Ile kosztuje Kapsztad, Brazylia? Super, 5000. Dallas, okej, jeszcze Waszyngton. 3, 2, dobra, ulepszam to, bo to nie da rady. I wyleciał full tam, full do Brazylii. Ajajaj, dobra, nie wiem co teraz, Houston, mamy problem. Dallas i Houston łączymy z Atlantą, z Atlanty musi być teraz większy samolot. W Atlancie musi być większe lotnisko, to na pewno. Nie wiem, czy ja chcę ulepszać ten samolot do Waszyngtonu, bo zaraz nam to wszystko nie wytrzyma, to znaczy to jeszcze wytrzyma, tak. Afryka zaraz nie da rady. No, jedno lotnisko, Kapsztad, ale ja muszę 5000 na to uzbierać.
Dobra, chwileczkę ich tam przetrzymamy w razie czego. Mogę w Kapsztadzie ulepszyć lotnisko, bo i takie będzie trzeba prędzej czy później ulepszyć, więc na razie niech tam sobie siedzą. Okej, gdzie mi coś jeszcze dajecie? Tutaj, a nie moglibyście jakoś bliżej, nie wiem, gdzieś we Francji jakieś mnóstwo lotnisk, na których by się zarabiało. Ajajajaj, Belo Horizonte, proszę bardzo, więcej miejsc i zaraz was tutaj samolocik wszystkich wyciągnie. W Brazylii chyba w miarę jest sytuacja opanowana. Może teraz ten Salwador trzeba by troszkę powiększyć i na przykład ten samolocik. Zaraz powinno być 5 tysięcy. Atlanta jest prawie pełna, nie dziwię się, bo te samoloty to też takie słabiutkie. Tutaj po stówce powinniście stąd wywozić. Chicago też... stówkę weź tam, wynoś stąd, Porto jeszcze jakieś, San Paulo, Porto Alegre, do San Paulo, proszę bardzo, Chicago jest prawie pełne, proszę bardzo, możemy już to połączyć, czy to jest aż takie ważne, żeby to teraz łączyć, poczekajmy może jeszcze chwileczkę, tu się mieścicie, dobra, poczekajmy, bo w razie czego jakbyśmy gdzieś przegrywali, na przykład w San Paulo musi być większe lotnisko i z San Paulo... ten samolocik, żeby on jakoś szybciej latał. 100 osób? Na razie tak, na razie coś takiego, okej. Widzę, że tutaj strasznie już czerwone te samoloty latają. Ja bym dołożył troszeczkę tutaj. Dołożymy tu troszkę pieniędzy, będziecie szybciej latać i w razie czego wyciągać wszystkich, a nie tylko część osób. Okej. Modernizacja tej linii, bo do Paryża raczej nie ma takiej potrzeby. Tam do Paryża się nic nie dzieje, a ja nawet wiecie co, kupię tutaj jeszcze jeden samolot, niech tego już będzie full i to ma wozić, aha, tego kupiłem większego, dobra. Wydałem za dużo troszkę pieniędzy, mniejsza z tym, za bardzo się rozpędziłem. Denver. Ja się o to boję. Tu w razie czego ile? 400 by jeszcze jeden upgrade kosztował. Dobra, to jakoś może przeżyjemy. Denver z Dallas. Myślę, że sobie połączymy. Za 700. Tu już czerwone te samoloty latają, ale myślę, że teraz jak jest ich więcej i są większe, to jakoś da radę. Tu na 300 Houston ma jakiś problem większe. W sumie, dobra, samolot trzeba by było. Nowy Jork. Weźcie do tego Nowego Jorku jakoś tam sensowniej to róbcie. Dobra, 300 osób będziesz wyciągał, to powinno być ok. Tak, nie, jeszcze 55. Dziwnie. Aha, dobra, wiem, bo teraz wszystkie lotniska będą miały problem, bo oni chcą do Kapsztadu lecieć. I na każdym lotnisku teraz się zbierają ci ludzie, czyli trzeba te miasta podłączyć, bo jak ja ich nie podłączę, to zaraz będę musiał wszystko upgrade'ować. Dobra, to jak najszybciej muszę zrobić, żeby już jakby lecieli do Brazylii, tylko w tym momencie Brazylia będzie miała problem. I to serio, problem, bo zaraz wszyscy się zlecą do Brazylii ze wszystkich miast. Teraz wszyscy ruszają i lecą do Brazylii, żeby do Kapsztadu potem polecieć. Ciebie nie ulepszę na razie. Rio. Przeżyjesz to? Nie. Dobra, może by przeżył, ale i tak wolałem to ulepszyć. Okej, musimy teraz uzbierać troszeczkę więcej pieniędzy. Ja już bym tutaj kolejny samolot dał, żeby troszeczkę tą Brazylię odciążyć. 100 osób tam będziesz mógł wozić, będziecie sobie jakoś w kółeczko latać. Okej. Powiedzmy, że kupię jeszcze jeden samolot. Od razu leci pełny, ale to jest tylko 20 osób. Czekamy, aż te wrócą. I one wtedy dopiero jakąś sensowną ilość ludzi wezmą. Dallas, proszę bardzo. Co tutaj chciałem? Tutaj jeszcze na 300, okej. No, jak te samoloty zaczną wracać, to fajnie będzie. To wyciągną wszystkich z Brazylii wtedy. Bo teraz Brazylia to zaraz się troszkę nam przepełni. Jeszcze jeden samolocik z Brazylii. No właśnie, Nie. Nie straszcie mnie, tak błagam. Nie, bo ja nie mogłem w to kliknąć. Nie mogłem w to kliknąć i byśmy przegrali teraz na takim etapie gry. To by było smutne. Dobra, tutaj latają już 4 samoloty. Myślę, że tyle może wystarczyć, tak? Do Salwadora możesz troszeczkę więcej latać. Tam lataj więcej. Tutaj możesz 300 brać. Okej. To jeszcze nie był full poziom. Okej, fajne pieniądze mamy. Ale są jeszcze nowe miasta, tak?
Atlanta, okej. Są jeszcze nowe miasta, które trzeba połączyć przez Dallas. W takim razie niech oni wszyscy latają. Tutaj do Dallas dajemy 300, tutaj dajemy 500 do Dallas, lotnisko w Dallas na 500, Phoenix na 300, tutaj 100, Los Angeles, dobra, 300, troszeczkę zaszalałem, Las Vegas, dobra, masz tam 300, tutaj też 300, Phoenix, Las Vegas, 300. 300, dobra, tu żeby nie było już na pewno problemów, tobie dajmy nawet 500 i do Denver jeszcze też niech 500. Dobra, to musi działać i żeby Houston nie mieli problemu, zróbmy tak, może jeszcze do Dallas jakąś linię w razie czego, żeby sobie mogli tutaj skrócić, żeby nie musieli przez Atlantę jakoś naokoło latać w Paryżu, w sensie we Francji nic się nowego nie pojawiło. Okej, Boston, połączmy z Nowym Jorkiem. Nowy Jork raczej też już dobrze był skomunikowany. Możecie tamtędy latać, w Brazylii jest okej, do Afryki, tu jakiś taki bardziej czerwony leci. Dajmy na 500 te samoloty. Okej, niech oni tutaj 500 kami latają, a w razie czego jest jeszcze miejsce na jeden samolot. Aha, nie stać nas. Super, ale nie ma w tym momencie jakichś wielkich problemów, więc też bym się tym bardzo nie przejmował. Dobrze. No, sytuacja w miarę opanowana, ale oczywiście, sytuacja opanowana, dajmy mu Japonię. Okej, na razie, żebyście sobie tutaj z Tokio latali. W Tokio robimy od razu większe lotnisko, tutaj też. I teraz powiedzcie mi, co tu się najbardziej będzie opłacało. Chyba Francja. Tak, Francja. I do Francji też są dobre połączenia, tylko żeby to połączyć, potrzebujemy 7800. Troszeczkę jeszcze to potrwa, zanim to się uda uzbierać. W Afryce jeszcze musimy tysiaka wydać. W sumie mogłem z tym poczekać bardziej. Japonia tutaj jest w potrzebie. Atlanta jest prawie pełna, bez przesady. Nie, to są jakieś chwilowe problemy, nie przejmowałbym się tym za bardzo. Ten z Waszyngtonu bym ulepszył. O, w ten sposób, żeby tu szybciej latał. I Chicago szybko. Okej, i wyciągasz wszystkich. Są pieniądze, łączymy sobie Tokio za 7800 i tu serio będzie trzeba potężne samoloty robić. Chicago, co ty, tu masz 100 osób, dobra, masz tam 300. Tu muszą być serio potężne samoloty, tylko wcześniej jeszcze Waszyngton musi być potężniejszy. Dobra, wracamy do tych samolotów, tak? Na razie, jakbyś brał 300, będzie fajnie. Ale to wiesz, tak tymczasowo tylko. Tylko tymczasowo, bo zaraz będzie trzeba dołożyć kolejne samoloty, a i tak docelowo pewnie je na 500 albo jeszcze więcej powiększyć. Atlanta, dobra, masz 1000 w Atlancie, aż tyle. Dokładamy drugi samolocik, żeby nam tutaj Paryż nie był aż tak bardzo w potrzebie. 300. Nagoya, okej, super. Takie lotniska to jak najbardziej fajnie, bo pieniądze z tego tylko będą. W Tokio będzie trzeba zrobić większe lotnisko, bo do Paryża się kolejeczka ustawia, a jak na razie, no to widzicie, jak te samoloty wolno tutaj latają. Tu jakiś chwilowy problemik. Jeszcze Australię pewnie nam dadzą, co nie? Bo to miały być wszystkie kontynenty poza tam Antarktydą, co nie? No właśnie. Tu już widzę, że do Paryża się robi czerwono. Gorąco się robi. Paryż też już full. Chwila, co ja teraz? Tutaj 500, tutaj 500, tutaj 500 i do Paryża właśnie muszą takie teraz większe troszkę latać. I ty też masz 500, okej. Czyli w razie czego to będzie dobrze. Tu 300 weź, to sobie też połączymy. Jakoś tam na 300, te lotniska tutaj na końcu też, żeby w razie czego były troszeczkę większe. Z Paryża można by już wypuścić chyba jakiegoś kolejnego, żeby tam kursował do Tokio. Weź mi tutaj 500 od razu, a ty wy ile wozicie teraz? 300, dobra, weź 500 i gdzie jest jeszcze jeden samolot, bo powinny być 3, pewnie wylatuje z Tokio. A, szkoda, że już wcześniej nie miał 500, ale dobra. Fukuoka do Osaki, troszeczkę większym samolocikiem, ale bez przesady. To sobie jakoś będzie tam działało. Przyspieszamy czas. Jak tam samoloty z Ameryki? Działają. Detroit, Waszyngton, Porto przegrywa nam już więcej. Więcej tego. Przyspieszmy sobie. Kapsztad coś tak się świeci. Dajmy im tu na wszelki wypadek troszkę większy ten, troszkę większe to lotnisko. W Paryżu jakieś problemy. Do Tokio dużo osób chce latać. No to...
macie jeszcze jeden ten samolot, tylko zanim on wróci do Paryża i weźmie ludzi do Tokio, to też troszkę czasu jeszcze minie. Paryż, no właśnie, 1600, okej, okay, no teraz już jest mniej więcej fragment odcinka, w którym no serio nie chciałbym przegrać. Jakbym teraz przegrał, no to już by smutno było od nowa teraz to zaczynać. Okej, okay, jeszcze widzę, że na tych wyspach coś byście chcieli podłączyć. Proszę bardzo, mało pieniędzy, słabiutko. To jest niebezpieczne, bo jak teraz będę musiał szybko ulepszać lotnisko i ulepszenie będzie kosztowało 1000 coś, no już mamy, także pieniądze też szybko przychodzą, ale gdybym nie miał za dużo i nagle miałbym coś ulepszać, no to wtedy jest problem. A ta gra chyba ma jakiś czujnik, zobaczcie. Udało się uzbierać do 5-6 tysięcy od razu, Canberra, Sydney. Oni wiedzą, że ja mam pieniądze i że już mogę je wydawać, a nie trzymać niepotrzebnie. Okej, okay, no to co, Tokio? Ale będzie tutaj linia Tokio, Australia, okej. Okay. Może tu by trzeba jakąś taką linię jeszcze zrobić, ale to by kosztowało 9500. To by była dobra linia, wiecie co, bo tak to nam obciąży się cała ta linia do Paryża i tak dalej. To by serio się przydało, ale to z tym to jeszcze musimy poczekać. Na szczęście już mamy wszystkie kontynenty, co nie? Tak. Także już raczej nowych takich odległych tras nie będzie. Już takich nowych odległych nie powinno być. Coś tutaj nie trzeba ulepszyć czasami, tych samolocików teraz z Brazylii. Canberra, proszę więcej. I te samolociki też mam tutaj na setkę. I z Tokio, właśnie, zanim ja się będę bawić w jakąś linię Afryka, Australia, to najpierw trzeba by z Tokio powywozić tych ludzi, którzy już tam są do Australii. Full od razu samolocik, ach, przypominają się czasy, jak grałem w to Odblokuj Wszystkie Kraje i już tak te nowe linie pod koniec to się właśnie tak robiło, że na fulla ten samolot niech będzie, może być, stać nas, tak? Dobrze, tutaj coś poulepszałem, tak? I teraz do Paryża. No ja bym serio chciał mieć większe te samoloty. Tokio. No właśnie, i nagle 1600 wydaje, to jest serio niebezpieczne. Do Tokio mamy chyba wszystkie samoloty takie fajne, ale mamy tylko trzy takie same. Nie, cztery, okej, cztery, dobra. Ty lecisz, ciebie jeszcze można za 1600 ulepszyć, weźmiesz z Paryża troszkę więcej ludzi, tu już jest 1600. Tak. Na tej linii chyba też możemy jeszcze jeden samolot dokupić, z tego co kojarzę. No, możemy. Czemu to 800? Aha, bo to już kolejne samoloty są coraz droższe. Dallas, już. I ciebie trzeba by powoli jakoś tam ulepszać, ale na razie bez przesady. Poczekamy, bo to wystarczy chwilę poczekać i będziemy mieć fajne pieniądze. Tak to już działa. Phoenix, proszę. Dalej ciebie. Okej, okay, no i już mamy fajny samolocik. Kolejny do Paryża. Tutaj do San Paulo. Weźcie, latajcie mi tym troszkę więcej. Osaka jest prawie pełna. Do Osaki, proszę, większy. Ciebie też tu jakoś powiększymy. Mało pieniędzy, ja się boję takich kwot, bo jak teraz, nie no, Detroit to akurat nie ma problemu. Ale może się gdzie indziej zrobić problem. W Waszyngtonie teraz ulepszenie lotniska by 3200 kosztowało i przegrywamy i od nowa by trzeba to robić, czego raczej byśmy nie chcieli. Seattle, do gdzie? Najpierw Osakę trzeba. Najpierw Osakę, tu jeszcze. Proszę i łączymy sobie teraz to z Denver. Tak, do Denver widzę, że jest fajny samolocik, tutaj nie powinno być problemów. Tu latają jakieś takie czerwone, no co ja poradzę teraz? Nic raczej nie poradzę. Myślę, że musimy to już przeczekać. 9 minut to teraz już raczej po prostu nie przegrać, tak? Po prostu nie przegrać, naprawiać to, co nie działa, ewentualnie troszeczkę jeszcze ulepszać te lotniska tutaj na przykład. Tu możemy dać samolocik troszeczkę większy, tutaj troszeczkę większy. Cały czas się jakieś nowe lotniska pojawiają, okej, okay, puśćmy to jakoś tędy, może tutaj też coś zrobimy. Właśnie tu, że jak stąd chcą latać tam, żeby nie musieli jakoś naokoło, niech już sobie tędy jakoś tam wtedy dolecą, zrobimy samolocik na stówkę, tutaj raczej na 300 osób i to lotnisko teraz może się przydać, w sumie ono i tak już było troszkę większe. I ten samolot, okej, okay, no pieniędzy teraz fajnie jest, ciebie tutaj ulepszymy, San Paulo możemy też troszeczkę powiększyć. Ten samolot tutaj gdzieś do Afryki.
Aż tak bardzo nie trzeba tego ulepszać, ale dobra, dwa chociaż niech takie będą. Coś się tu dzieje. Proszę mi tutaj nie przegrywać teraz już więcej. Coś tu się w Ameryce odblokowało? Tak, okej. Okay. Takie połączenie, to jeszcze więcej. W Las Vegas trzeba większe lotnisko. Tutaj na 300 to powinno zadziałać, ale czerwone te samoloty tutaj latają. Ale go wyprzedził, nie? No można by jeszcze niektóre może, o. Żeby aż takie czerwone nie były, co? Raczej nas stać na to. Wszystkie są już takie? Jeszcze ten. Proszę bardzo. Jeszcze w Australii widzę, że jakieś problemy. Czemu tu są problemy? Do Rio chcecie latać. Super! Do Rio sobie wymarzyli podróż. Raz. Tutaj już taki jest i za bardzo mnie nie stać, bo tu są tylko dwa samoloty do Tokio. No to nie ma co się dziwić, że wolno ich stamtąd wyciągamy. Jeszcze jeden samolocik z Tokio. Proszę mi tutaj lecieć. Taki pełny. Okej, to znaczy pełny. Duży, nie tyle pełny. Bo pełny to on nie jest. Słabo by było, jakby już był pełny. I kupujemy jeszcze drugi samolocik taki i lecisz mi taki duży. Stamtąd widzę, że coś nie za ciekawie. W Sapporo możemy zrobić większe lotnisko. Tu się coś jeszcze pojawiło. Podłączmy to sobie. Powiększmy troszkę ten samolocik. Denver ulepszmy. W Atlancie możemy ulepszyć. Z Waszyngtonu ulepszmy. Tutaj też te samoloty z Atlanty bym powiększył, skoro tak dużo tędy lata przez to miasto, także tutaj musi być więcej. Okej, okay, Fukuoka, gdzie jesteś? Tu jesteś, 500 masz i jeszcze lotnisko na 100. No, oni krzyczą, bo mają za małe lotniska też. O, w końcu coś we Francji dali. Teraz. Przedtem mogli dać, jak serio pieniądze były bardziej potrzebne. A nie teraz, no ale dobra, lepiej teraz niż w ogóle. Jeszcze jeden taki samolot, Osaka, widzę, że nie za bardzo coś. Tam aż tak bardzo chcecie latać. Dobra, macie tutaj samolot na 600 i z tej Osaki teraz weźmiesz wszystkich. Detroit. No, tu coś jeszcze. Jakiś taki strasznie mały. Do Waszyngtonu też leci jakiś taki mały ten samolot. Proszę tutaj większy. No już mamy tyle pieniędzy, że to jest już koniec. Tak działa. Przyspieszmy sobie i to już powinno działać. Mamy to. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Możecie oczywiście jakąś łapeczkę w górę zostawić i skończyliśmy wszystkie normalne scenariusze. Czyli. Następnym razem przechodzimy do szybkich scenariuszy. Ich tu jeszcze jest troszeczkę 6, a później do ekstremalnych scenariuszy. Też ich jest 6. A co potem zobaczymy? Jakieś tutaj nowe, niestandardowe scenariusze. Można chyba swoje tworzyć. Dziękuję za oglądanie i słyszymy się następnym razem. Cześć.